Po ostatnim synodzie w Watykanie trwa dyskusja wśród katolików, kto i dlaczego może być rodzicem chrzestnym, ale my dzisiaj porozmawiamy o chrzcie niemowlaków. Czy taki chrzest pomaga im w zbawieniu i czy przybliża do Boga? Co na ten temat mówi Biblia? O tym już za chwilę w programie Którędy do nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ten program skupia się przede wszystkim na sprawach związanych z wiarą, z duchowością, z Biblią, z poszukiwaniem sensu życia. Czekamy na wasz udział, na wasze komentarze, a ze mną w studio pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj. Witam, no i dodam, że koncentrujemy się, jak znaleźć, czy jak wskazać drogę do nieba. Czy ty byłeś chrzczony jako dziecko w kościele katolickim? Nie pamiętam, ale rodzice i tam dziadkowie, rodzina mówili mi, że tak. Widziałem chyba też jakieś zdjęcia z tego rytuału. I co? No i ja i co? Znaczy, nic ci to nie dało? A jak myślisz? A ty? Ja zapytam, no wiem, bo jestem rodzicem. Pytasz i wiesz. A ty byłaś chrzczona w kościele katolickim? Nie pamiętam, ale wiem, że nie byłam, bo taką informację od was otrzymałam. Żadnych zdjęć dowodów też nie mam. Nie ma zdjęć, nie ma. Twoje rodzeństwo starsze było, bo jeszcze wtedy byliśmy katolikami i dwójkę starszych dzieci poddaliśmy temu rytuałowi katolickiemu, choć już z całkowicie inną świadomością i tam prosiliśmy, zaraz powiem, czym jest katolicki chrzest, nie o tam żadne życie wieczne, czy włączenie do ciała Chrystusa, do Kościoła, tylko o chyba modlitwę, czy o coś takiego, jakoś tak lajtowo, bo różne są tam możliwości takie dające księdzu i rodzicom, tak, którzy nie za bardzo zgadzają się z doktryną katolicką, pewne i o tym też porozmawiamy możliwości wyjścia, w dzisiejszym ale to programie. Ja cię zapytam, i co, brakuje ci tego obrządku? Coś się stało z twoją wiarą, poznawaniem Boga? Braku. Porozmawiamy też... Czy niczym się nie różnimy? Mnie ochrzcili, ja byłem ateistą ze 20 lat, czy tam powiedzmy 17 przynajmniej, a ciebie nie ochrzciliśmy, a już od chyba, nie wiem, 4 roku życia miałaś bardzo silne zainteresowania Bogiem i Biblią. Tak, no także widzicie, ten chrzest katolicki to pic na wodę, fotomontaż. Ale dzisiaj też... Doszli do puenty, dzisiaj a to jeszcze porozmawiamy też trochę programu o przed nami. Katolikach, o rodzicach, którzy się wahają, czy chrzcić swoje dziecko, czy nie. Inspiracją do dzisiejszego programu była wypowiedź księdza profesora Pawła Bortkiewicza, bioetyka, który jest również publicystą Radia Maryja i telewizji Trwam. Na portalu Radia Maryja tak skomentował, że sakrament Chrztu Świętego jest udzielany dziecku nie ze względu na jego wiarę, której nie może okazać, ale ze względu na wiarę rodziców i rodziców chrzestnych. To skoro ten chrzest nie jest udzielany ze względu na wiarę tego dziecka, to w takim razie co on oznacza według nauki katolickiej? Co on oznacza dla tego dziecka? Co mu daje, można powiedzieć? To jest bardzo ważne zdanie tego księdza, profesora i cieszę się, że ono zostało tak, wiecie, jasno pokazane, bo zaraz wam pokażę, co mówi katechizm Kościoła katolickiego o chrzcie, ale nie ma tam tego aspektu woli. A tu ksiądz jasno mówi, że to dziecko absolutnie nie wykazuje ani chęci, ani niechęci, nie może z definicji... Ale pytanie w ogóle, że to przecież dziecko nie, no, może z definicji nie może jeszcze wierzyć. Wykazać wiary ani woli, nie? Ale mimo wszystko Kościół katolicki praktykuje taką dziwaczną, niespotykaną w Piśmie Świętym procedurę, mówię w Piśmie Świętym Nowego Testamentu, bo Żydzi tak robili ze swoimi dziećmi. Rzeczywiście 8 dnia, czyli bardzo wcześnie, część takich
katolików staroobrzędowych, to starało się, żeby ten chrzest był tuż po narodzeniach, po narodzinach, jak najszybciej. Tam pierwsze wyjście z domu, nawet taki zabobon niedawnośmy gdzieś tam na którymś programie oceniali, że pierwsze wyjście z domu to powinno być do kościoła na chrzest, nie? Czyli tak, no oczywiście bali się, że to jest ten zabobon, że chrzest daje zbawienie i bez chrztu, no dziecko idzie na potępienie i tak dalej. Dlatego rodzice w miłości do dzieci tak bardzo się kiedyś starali. No i tu ksiądz bardzo jasno mówi, że tu to dziecko nie wykazuje żadnej woli. To nie jest ani jego wola, ani jego decyzja, ani jego wiara. No a teraz zajrzyjmy do katechizmu katolickiego. Zobaczcie, czym jest chrzest katolicki, ten rytuał, obrząd, sakrament, jak oni mówią. I teraz cytuję. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego. Bramą życia w duchu. Zobaczcie, jakie wielkie... Czyli bramą, czyli takim można... No, bez tego nie wejdziesz. Wejściem. No, wejściem do życia w duchu. Nie? I bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. No też to tam po ludzku, no to może być. Ale zobaczcie, fundamentem całego życia, bramą do życia w duchu, to jest duch z dużej litery, zobaczcie. Przez chrzest, ten niemowląt, wiecie, to polanie wody i odmówienie zaklęcia, nie, na malucha, znaczy na noworodka, przez chrzest, ten katolicki, niemowląt, zostajemy wyzwoleni od grzechu. Noż to zobacz, jakie cuda tam się dzieją. I odrodzeni jako synowie Boży, czyli stajesz się dzieckiem Bożym przez ten obrząd i zaklęcia księdza. Stajemy się członkami Chrystusa, zobacz. Oraz zostajemy wszczepieni w Kościół z dużej litery i stajemy się uczestnikami Jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w Słowie. No, czyli widzicie... Czyli tak można by rozumieć. Ciężka artyleria. Nigdy nie byłam katoliczką, ale kiedy sobie patrzę na te słowa z katechizmu, czyli ten chrzest można rozumieć według nauki katolickiej jako taki początek życia z Chrystusem i że przez ten chrzest no, człowiek staje się chrześcijaninem. No tak, no brama do życia, przebaczenie, jak to jest, wyzwoleni od grzechów, odrodzeni, czyli nowe narodzenie tu następuje jako synowie Boży, nie? To wszystko, wiecie, abrakadabra, hokus pokus i jak tam wodą polejesz. Czyli, bez woli, też... przypominamy księdza, tak. Jak on tam, Bortkiewicz. Ten ksiądz Bortkiewicz bardzo ładnie to powiedział. Zobaczcie, jest to bez woli i bez wiary tego dziecka. Zaraz skonfrontuję to z Biblią, żebyście zobaczyli, jak oszukują was księża katolicy. Słowa księdza Bortkiewicza, sakrament chrztu świętego jest udzielany dziecku nie ze względu na jego wiarę, której nie może okazać, czyli dziecko, które nie może okazać wiary, jest, bo jest niemowlakiem, jest staje się wyzwolone chrześcijaninem. Od grzechu, jest odrodzone jako dziecko, jako syn Boży, staje się członkiem Chrystusa. Na samą decyzję rodziców chrzestnych, rodziców i księdza. No w takim razie, czy w, no? Biblii, czy w Biblii mamy jakieś przykłady chrztu niemowląt? Ależ oczywiście, że nie mamy czegoś takiego. Jak mamy szczegółowe opisy chrztu, na przykład w Dziejach Apostolskich jest taki chrzest. Jeden człowiek taki z innej kultury chce się ochrzcić. To pyta go Filip konkretnie, czy wierzysz w Pana, w Mesjasza? Czyli czy wierzysz w Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana? O to go pyta. A on mówi, wierzę z całego serca. Nie? No i wtedy dopiero wchodzą razem do wody. To jest chrzest przez całkowite zanurzenie, bo chrzest symbolizuje właśnie nowe narodzenie i tak dalej. Ale najpierw nastąpiła decyzja tego człowieka. Najpierw nastąpiła wiara, a potem jest tylko ten zewnętrzny symbol. Kościół katolicki zniekształcił... Skąd w takim razie się wziął ten chrzest niemowląt? Zniekształcił Biblię, że zostawił tylko rytuał, symbol i powiedział, że to symbol daje życie wieczne, a nie zaufanie Chrystusowi. Wiara jest niepotrzebna, tylko decyzja rodziców i rodziców chrzestnych i księdza i bez wiary dziecka następuje jego zbawienie. Także jest to herezja i głupota, jest to magia, która wykrzywia chrześcijaństwo, jak gdyby zbawienie, wejście do nieba było niezależne od woli człowieka. Zobaczcie,
niezależne od woli człowieka. A otwórzcie sobie proszę teraz Biblię, Ewangelia Jana, sam początek. Tam jest mowa o Jezusie, Słowie, że ono przyszło, część go ludzi nie przyjęła Jezusa, no a niektórzy go przyjęli. I zobaczcie 12 werset. Tym zaś, którzy Jezusa przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czyli zobaczcie, ksiądz, daj mi nazwisko, Bortkiewicz pokazał sprzeczność z Biblią katolickiego całego obrządku, całej religii. On się chyba z tym zgadza. Ponieważ to jest fundament. W katechizmie czytamy, że to jest fundament ichniejszego życia katolickiego. A ten sam fundament jest sprzeczny z Biblią. Bo Jezus mówi, nie z cielesnej woli, nie z woli mężczyzny. Czyli nie człowiek za ciebie ma zdecydować. Ty sam masz okazać wiarę. Tym, którzy go przyjęli. To musi być świadoma decyzja człowieka. A sam ksiądz powiedział, i dziękuję mu za tę szczerość, że przecież to nowonarodzone niemowlę, jeszcze ten osesek, on nie ma możliwości wyrażenia swojej woli ani wiary. To też powstaje logiczne pytanie, że jeśli jest ten niemowlak ochrzczony w kościele katolickim, ale później on stanie się ateistą, nie wiem, czy nawet satanistą, no to czy on należy do Chrystusa, czy nie? A to już pytanie do teologów katolickich, jak mają taką odjechaną teologię, bzdurną, nielogiczną, sprzeczną z Biblią, no to później z tego są rzeczywiście schody i problemy. My mówimy jasno, świadomy człowiek zostaje skonfrontowany z prawdą o swoim grzechu i o łasce okazanej przez Boga Ojca w Bogu Synu, Chrystusie Jezusie, że Chrystus zapłacił całkowicie karę za twoje grzechy. I pytanie do człowieka świadomego. Czy tego chcesz? Czy wierzysz w to? I w tym momencie jak powie, tak, chcę, tak, wierzę. Inaczej mówiąc, Jezu, wejdź do mojego serca, obmyj mnie z moich grzechów. W tym momencie następuje nowe narodzenie. Wszystkie grzechy od narodzenia do śmierci, czyli także przyszłe, nie trzeba już żadnej spowiedzi. Zostają od razu, automatycznie, dzięki ofierze raz na zawsze złożonej przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, przebaczone. Ten człowiek przed Bogiem Ojcem jest czysty jak śnieg, jest czysty jak wełna młodego baranka jagnięcia. To sobie zobaczcie, początek Księgi Izajasza, tam jest właśnie, że wasze grzechy tak wybieleją, jeśli zwrócicie się do Mesjasza. Także to jest Ewangelia o darmowym zbawieniu, a to są zabobony katolickie. No warto sobie z tego zdać sprawę. A pytałaś po co? Po to, żeby ludzi z automatu czynić katolikami. I wtedy już następują później kolejne. Pierwsza komunia, bierzmowanie i tak dalej. Wszystko idzie z automatu. Powiedzą, urodziłeś się katolikiem, masz umrzeć katolikiem, a po drodze masz płacić, bo za te wszystkie sakramenty trzeba zapłacić. I rzeczywiście, no trzeba przyznać, że to działa. Działa na już wielu katolików. Mniej. Pokażmy teraz fragment naszego nagrania wideo z ostatniego obozu protestanckiego, obóz Mega Kościoła. Tam też pytałam między innymi pastora Michała Fałka o to, po co jest drugi chrzest, bo rzeczywiście w kulturze polskiej chrzest osób dorosłych jest czymś dziwnym. To nie jest drugi, to jest pierwszy. Tak. Tamto to jest rytuał, zabobon, jakaś tradycja z chrztem chrześcijańskim, nie mając nic wspólnego. To zobaczmy właśnie, jak wygląda też chrzest osób dorosłych. Cześć. Cześć. No właśnie chciałam cię zapytać, co tu robimy? Co tu robimy? Masz ręcznik, co będziesz robił? Ja później będę pływał, ale wcześniej ważniejsza rzecz, będziemy chrzcili. Po co ten drugi chrzest? Przecież jak był chrzest w kościele katolickim, po co drugi raz się chrzcić? Nie wiem, można się zapytać, po co był ten chrzest pierwszy? Żebym się zapytał, po co ci ten pierwszy chrzest, któremu zostałeś poddany w ogóle, nie będąc tego świadomy i można powiedzieć bez twojej woli, nie? Tutaj jest chrzest dorosłego człowieka, wolnego i to jest jego decyzja. Człowieka, który właśnie przeżył nowe narodzenie, które nie jest czymś, co jest w momencie urodzenia. Nowe narodzenie następuje wtedy, kiedy człowiek świadomy swojej grzeszności woła do Jezusa po ratunek. Uratuj mnie z grzechów, zbaw mnie.
czuję się tak lekko. Cieszę się z tego, bo chcę iść za Jezusem. Fajne uczucie. Przed chwilą byłaś w wodzie i co tam się w ogóle działo? No, to jest bardzo fajne wydarzenie, zwłaszcza, że ma taki charakter symboliczny. Wszyscy to widzą, możemy tak pokazać wszystkim dookoła, że postanowiliśmy pójść za Jezusem, że jesteśmy chrześcijanami. Widzieliście konkretne historie ludzi, którzy kiedyś byli katolikami, dzisiaj już nie są. Słyszeliśmy o tym chrzcie w znaczeniu symbolicznym. Czy mógłbyś jeszcze wyjaśnić, szczególnie naszym widzom, którzy jeszcze są w Kościele katolickim, być może mają jakieś wątpliwości, to co oznacza w takim razie ten chrzest w znaczeniu biblijnym? Na pewno widzieliście wiele radości. Tak. To jest święto. Takie nie w rozumieniu, że wiecie, tam będą dzwony biły, jakieś tam organy i tak dalej. Ci ludzie, ja też tam byłem. A można powiedzieć chrześcijańska demonstracja. Tak, my się tam naprawdę cieszymy. To jest święto, że ktoś okazuje posłuszeństwo Chrystusowi, bo on już jest chrześcijaninem. Chrzest nie dokłada nic do tego, nie? Chrzest nie sprawia nowego narodzenia, bo nowe narodzenie, tak jak powiedziałem, jest przez decyzję zaufania Chrystusowi. Tylko przez wiarę, tylko przez zaufanie przychodzimy do Boga przez Boga Syna, Jezusa Chrystusa. Także nowe narodzenie następuje w momencie, kiedy kiedy mówimy do Jezusa: Jezu, mam świadomość swojej grzeszności, wiem, że zasługuję na piekło, wiem, że umarłeś za mnie. Jesteś Bogiem, który umarł za mnie i zmartwychwstał, a teraz chcesz wejść do mojego serca i mnie oczyścić na zawsze. Chcę wejść. W tym momencie następuje nowe narodzenie. I Jezus nakazał teraz tych, którzy już są nowo narodzeni, żeby właśnie zademonstrowali to. Jezus chce, żebyśmy byli Jego świadkami, Jego światłem. Pokazujemy światu, że jesteśmy kimś innym, że jesteśmy nowym stworzeniem, że byliśmy grzesznikami, groziło nam piekło, a jesteśmy teraz zbawieni, jesteśmy uczniami Jezusa. I z radością to demonstrujemy. Nie? Drugi aspekt tego takiego dosyć, widzicie, jakby to powiedzieć, tam kilka kropelek, a tu ludzie wchodzą do wody. To jest całkowite zanurzenie. Tak, to jest takie przeżycie, bo ludzie się boją wody. Ja chrzciłem tam trochę ludzi, to wiem, że niektórzy wręcz się... Musisz się komuś poddać. Dokładnie, musisz komuś się, że tak powiem, zaufać, położyć na rękę i pod wodę. Ja tam trzymam dość długo, żeby tam zapamiętał, że... Wiem, bo mnie chrzciłeś. I za chwilę jest to wydłużenie i radość, bo to jest troszeczkę przeżycie. Jezus daje nam możliwości także nie tylko zrozumienia czegoś intelektem, to co mówiłem o nowym narodzeniu, o tym jak dostąpić zbawienia, jak wejść do nieba, ale też daje nam fantastyczne różne przeżycia, nie? Ta radość, wspólnota, ale też przeżycie tego, że zostaliśmy kimś, uczynieni kimś nowym przez zaufanie Jemu, to symbolizuje, że ktoś cię chrzci, nie sam się chrzci, że musiałeś się poddać komuś i zanurzasz się w wodzie, ryzyko. Nie? I to jest symbol śmierci starego człowieka i wynurzenie to jest symbol pojawienia się nowego człowieka, ale jeszcze raz powtarzam, to jest tylko znak, symbol. Nowe narodzenie nastąpiło wcześniej, mogło 15 minut wcześniej, mogło rok wcześniej albo 5 lat wcześniej, kiedy człowiek z wiarą zaufał: Jezu, chcę, Jezu, wejdź do mojego życia. Myślę, że to, o czym dzisiaj mówimy, to jest dla większości Polaków jednak trochę... coś jak abstrakcja, bo standardowo, kiedy zapytasz Polaka, czy jesteś osobą wierzącą? Tak, jestem osobą wierzącą. A... Jeszcze niektórzy powiedzą, tak, zostałem ochrzczony. Tak, dokładnie. Chociaż więc... sam ksiądz ten mówi, że przecież to nie ma z wiarą nic wspólnego. Więc tutaj rzeczywiście mówimy o Biblii, mówimy o katechizmie, ale tutaj takim mi się wydaje, że znaczącym czynnikiem dla Polaków jest po prostu ta tradycja, że jest taka tradycja, dzieci się chrzci i teraz rzeczywiście też czytamy na portalach, że rodzice, którzy nie chcą zdecydować się na chrzest swoich dzieci, są nawet szantażowani przez członków swojej rodziny, że dzieci nie będą dostawały odpowiednich finansów. Pamiętamy sprawę kwiaciarni. Jedna babcia zaszantażowała swoją córkę, że dostanie zawału, kiedy ona
nie ochrzci dziecka. Ta jednak zdecydowała się, że nie ochrzci dziecka. Babcia nie dostała tego zawału. Bycie biblijnym chrześcijaninem, czyli bycie posłusznym Jezusowi, bycie protestantem w Polsce jest naprawdę trudne. Od różnych problemów z państwem, że państwo ściga pastorów, próbuje wsadzać do więzień. No sobie zobaczcie na naszym kanale Chojecki Kasacje, odcinek 7. Po te sprawy w rodzinach, takie manipulacje, dyskryminacje, niekiedy bicie, zastraszanie, wydziedziczanie. To wszystko się dzieje jak w jakimś Afganistanie normalnie. Wiecie, opinia publiczna o tym nie wie, ale niedawno prowadziłaś wywiad z wicedyrektorem Caritasu Białystok, nie? Który właśnie uwierzył w Jezusa Chrystusa, jest teraz w kościele chrześcijan baptystów chyba zbór drugi. Trzeci, przepraszam. Zobaczcie, jak dzieje się w Białymstoku. Się dzieje w Białymstoku. Pozdrawiamy naszych braci i siostry. To jest też wezwanie dla nas w Lublinie. Baptystów z Białego Stoku, że już 3 wspólnoty się tam uformowały. Chwała Bogu, niech będzie i 13, 15 i 23 i tak dalej, bo potrzeby są ogromne. Ale wracając do tego dyrektora Caritasu, przecież to był szok. Przecież to był szok. Ten ksiądz, jego tam dyrektor, czy jak to przecież zwariowałeś, nie? Czyli zobaczcie, no przejście do, stanie się protestantem, wybranie tej protestanckiej wersji chrześcijaństwa, no jest, wiąże się z szokiem kulturowym dla mnie i dla otoczenia też. Wiąże się z prześladowaniem, często z wyrzuceniem z pracy, z jakimiś kłopotami rodzinnymi, manipulacją, ojej, umrę, jak ty tam nie zrobisz tego, jak odejdziesz, czy tego, różne takie brzydkie rzeczy się dzieją. No a w ostateczności wchodzi prokurator. Jak jesteś zbyt skuteczny w docieraniu do ludzi z obnażaniem zabobonu katolickiego, to przyjdą cię aresztować. No to tak oni chcą, nie? Stąd 15 października powiedzieliśmy dość. Wracając jeszcze do chrztu, to wielu ludzi, dla wielu ludzi jest to ten początek, powiedzmy, kontaktu z Bogiem, że czują się oni częścią wspólnoty Kościoła katolickiego. I jak ty zamierzasz docierać do osób, które uważają się za osoby wierzące i kiedy słyszą Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie, no to oni się z tym zgadzają, ale mówią, że no tak, ale ja jestem osobą wierzącą. Sukces naszej telewizji, który trwa już mniej więcej 7-8 lat, jeśli chodzi o docieranie głównie do katolików z przesłaniem Jezusa o darmowym, a nie sakramentalnym za zasługi, za dobre uczynki zbawieniu, polega stąd, że ja o to robiłem cały czas. Dla tych, którzy nas słuchają, to jest wymachiwanie codzienne to Nowym jest Testamentem. Nowy Testament. Zobaczcie, nieduże. Nie? Nie jest to zbyt ciężka lektura. To kiedyś takie dowcipy były o milicjantach, ale to już jest nowe czasy, nie będę opowiadał. Nie jest to ciężka lektura. Na 2-3 wieczory, powiedzmy. Nie? Szczególnie, że na przykład tam jest 4 Ewangelie, możesz sobie wybrać tylko jedną z nich, bo mniej więcej dotyczą tego samego tematu. Ja polecam na początek Ewangelię Łukasza, a najkrótsza to jest Marka, taka najbardziej zbliżona do naszego rozumowania to jest Jana, najbardziej żydowska to Mateusza, no także wybierz sobie, którą chcesz. I można po prostu skonfrontować to, co słyszysz w kościele z tym, co powiedział Jezus i jego apostołowie. Na 90% ludzi to działa. To już nie zamierzam zmieniać metody także na razie. Wyzwanie odsyłam dla do was. Biblii, do Nowego Testamentu. Sprawdź sobie, co Jezus i jego apostołowie do ciebie w tym liście miłości, osobistym liście do ciebie przekazali. Jak ktoś to już przeczyta, to już będzie wiedział, jak kłamią go księża katolicy. Jeśli nie macie w swoim domu Nowego Testamentu, piszcie do nas na kontakt@idzpodprat.pl. Z chęcią wam wyślemy. Jeśli macie pytania dotyczące Biblii, czegoś nie rozumiecie, również kontaktujcie się z nami i z chęcią z wami porozmawiamy. Mam również taki ciekawy komentarz, w zasadzie parafrazę fragmentu 2 rozdziału Listu do Rzymian. Zdzisław Miara z ruchu MT28 dla naszego kościoła przygotował takie studium. Razem to teraz przerabiamy i tak stwierdziłam, że ten komentarz będzie pasował do dzisiejszego programu. Dzisiaj w wielu krajach chrześcijaństwo jest jedynie pewną tradycją i kulturą. Jakich wskazówek dostarcza nam ten fragment, które pomogą nam
nam odróżniać prawdziwych chrześcijan od tych, co nimi jedynie są z nazwy. Nie obrzędy typu chrzest czy inne sakramenty decydują o tym, czy ktoś jest chrześcijaninem, ale posiadanie więzi. Pan, sługa z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem. Nie wiera w istnienie Boga, ale zaufanie Chrystusowi co do swojego zbawienia. Myślę, że to jest bardzo tak krótko ujęte, ale w punkt, jeśli chodzi o to, co oznacza prawdziwe chrześcijaństwo, a co oznacza jedynie takie tradycyjne chrześcijaństwo i wiarę, że Bóg istnieje. Sama ta wiara nie zbawia. To mówiliśmy chyba tydzień temu o tym, że taką wiarę to nawet nie wiarę, tylko wiedzę, to ma piekło o istnieniu Boga i oczywiście samo wierzenie w Boga nie zbawia. Trzeba zaufać Jezusowi właśnie na zasadzie takiego oddania się całego w Jego ręce, nie? To, co symbolizuje to zanurzenie w chrzcie. Ale wracając do Biblii, to trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo kształtowało się na tym fundamencie, podglebiu żydowskim. I dlatego, choć Jezus bardzo jasno podkreślał wiarę, Jego apostołowie robili to samo, to już w II wieku i później, kiedy jeszcze Kościół tak całkowicie nie oderwał się od synagogi, można tak powiedzieć, czy jeszcze wpływy synagogi były bardzo duże, przejęto ten zwyczaj obrzezywania dzieci, bo obrzezanie, już tam nie będę tłumaczył, co to było, ale może tam wiecie albo sobie wygoogluj, było włączeniem do społeczności narodu wybranego, narodu żydowskiego. To było przymierzem z Bogiem, wejściem w to żydowskie przymierze Starego Testamentu z Bogiem. Nie? I teraz część chrześcijan już nie czasów apostolskich, tylko powiedzmy II, III wieku, zaczęła kombinować, że no, my jesteśmy chrześcijanami, uwierzyliśmy w Jezusa, rodzą nam się dzieci. Teraz no co, będziemy czekali tam, jak będą mieć 9, czy 13, czy 15. Jakoś by zapieczętować. Właśnie, jakoś tak już, żeby był, glejt, nie? I tak dalej. I zaczęto, tak ja domniemuję, na wzór żydowski właśnie poddawać temu obrządkowi najpierw jakiegoś takiego modlitwy, dedykacji, poświęcenia, a potem już tego chrztu właśnie noworodki. Tak się to z miłości czy ze strachu o dzieci się to zrodziło. Czyli jak gdyby w dobrej wierze, ale wbrew Jezusowi, wbrew Biblii i dzisiaj powoduje to, o czym Zdzisław Miara mówił, to chrześcijaństwo kulturowe, że mamy miliony ochrzczonych, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia o zbawieniu. To na koniec oddajmy głos młodemu pokoleniu z Sonda z Wrocławia wśród licealistów. Skąd czerpać wiedzę o Bogu? Wracamy za chwilę. Waszym zdaniem w takim razie brać informacje na temat Boga albo duchowości? Informacje na temat Boga? Szczerze? Nie wiem. Nie wiem. Nie, z internetu. Z internetu. O, z Biblii, z Biblii. Z Biblii, z Biblii. No, właśnie chodzenie do kościoła. Tak, chodzisz do kościoła po to, żeby wierzyć w Boga, tak? Żeby się modlić do Niego i wyznawać wiarę, więc... Nie mam pojęcia. Z serca. Nie wiem, może z jakichś sprawdzonych źródeł, ale nie wiem. Od rodziny? Przede wszystkim chodzić do kościoła, ale jestem świadom tego, że no nie każdy chodzi, więc no można samemu się informować, chociaż wydaje mi się, że chodzenie do kościoła w takim przypadku to jest najlepsza opcja. Jest dużo książek, albo z kościoła, albo po prostu z internetu. Z internetu, albo z kościoła. Chodzić do kościoła. No, 11 niedziela. Co niedzielę do kościółka się chodzi, nie? Ja na przykład czerpię od dziadków albo babci. Bardziej sposób dla mnie. Lepszy przekazują mi te informacje. Tak samo. No, jeszcze Kościół. Na własną rękę. Jakby, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to chyba może sobie sprawdzić, poszukać sam. I niekoniecznie potrzebuje do tego lekcji religii. Można pójść do kościoła, przeczytać Biblię albo inną religijną książkę. I wyciągnąć własne wnioski, a nie słuchać tego, co powiedzą na religii po prostu, które, co może być narzuconą religię, nagięte według ich poglądów. Wgłębić się w Biblię, w Słowo Boże, tak. Ciekawe głosy z Wrocławia. Rzeczywiście zdania są wśród młodzieży podzielone, skąd czerpać wiedzę o Bogu, ale jednak przeważają te odpowiedzi związane z Kościołem, że mimo wszystko młodzi wciąż kojarzą
wiedzę o Bogu, czy tę sferę duchową z Kościołem katolickim. No widać, że jesteśmy w jakimś momencie przejścia. I to zresztą wszystkie statystyki pokazują, że Polska jest na czele takiego zróżnicowania pomiędzy młodym a starym pokoleniem. Że młode pokolenie masowo porzuca wierzenia starego pokolenia. No, to są po prostu twarde dane socjologiczne. Stąd dzisiaj jeszcze będziemy mieli takich odpowiedzi różnych dużo. Nie? Jedni będą mówili dziadkowie, inni książki religijne, trzeci kościół, a niektórzy już zaczną wskazywać na samo źródło, na słowo Jezusa. Nie? Także no, takie czasy, my musimy się do tego dostosować. Między innymi po to jest ten program, ale też chcielibyśmy no, jeszcze rozszerzyć naszą ofertę do młodych widzów. Wiecie, ja to jestem stary cap, no to tam mówię już po swojemu. Młodość przeżyłem w latach 80., ruch oazowy, Solidarność, tego typu klimaty. No wy żyjecie w innych czasach, macie inne pytania, inaczej formułujecie swoje poglądy. Stąd prośba do was, piszcie, czego byście oczekiwali od nas, w jaki sposób no, dostosować naszą ofertę do waszych aktualnych potrzeb i rozumienia. Bo ja to mam tendencję, żeby długo gadać. I to rzeczywiście, jest, myślę, że dobry sposób, żeby w jakiś sposób dotrzeć do młodych ludzi, którzy mają pytania, bo jeśli oni przestają chodzić na lekcje religii, nie mają alternatywy, to widzimy dosyć duże takie zagubienie. No, gdzie szukać tej wiedzy o Bogu? Czy w internecie? Czy i nastąpi szybko zniechęcenie. Jeśli oni nie będą mieli solidnych źródeł prawdy o Bogu, tylko jakieś kucypały, jakieś tam nauki o sakramentach, nie wiadomo o czym, czyśćcach, duszach tam cierpiących. Ja zawsze się pytam, a kto tam dręczy te dusze w czyśćcu? I tu Też jest pytanie. Każdy katolik zaczyna zaraz za coś z tym czyśćcem jest. Nie tak, to co? Diabły ich tam dręczą, czy Bóg? I tak źle, i tak niedobrze. Pytanie, jeśli trafią na coś w internecie, to skąd mają wiedzieć, skąd mieć pewność, że to jest akurat prawda? Dlatego tak ważna jest teraz taka masowa, można powiedzieć, informacja o istocie chrześcijaństwa. Zobaczcie, że to się stało 500 lat temu, 400-500 lat temu w zachodniej, północnej Europie i także potem w Stanach Zjednoczonych i z tego powstały nowoczesne społeczeństwo obywatelskie. Bez fundamentu Nowego Testamentu my Polacy nie zbudujemy społeczeństwa obywatelskiego, dlatego to jest najbardziej paląca potrzeba w Polsce. Widać, że młodzież ruszyła. Tu Wrocław sławny, tam do 4 w nocy w tych wyborach 15 października. Teraz jest, można powiedzieć, największa walka o tym, żeby do młodzieży dotrzeć z rzetelną informacją, zarówno o świecie polityki, ale przede wszystkim o Kościele i duchowości. Dlatego tak ważna jest misja protestantów dzisiaj. Wspomniałeś wcześniej wicedyrektora Caritasu w Białymstoku, który dokonał aktu apostazji, odszedł z Kościoła katolickiego i rzeczywiście od Onetu przez TVN po Gazetę Wyborczą wszystkie te największe media pisały o nim i to jest rzeczywiście nowość, że nie tylko jest mowa o odejściu z Kościoła katolickiego, ale Sebastian Wiśniewski mówi o tym, że on dalej wierzy w Boga, że ma osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Właśnie, to jest najważniejsze, że po tym doświadczeniu katolickim to on dopiero u protestantów znalazł żywą relację z Bogiem i też, jak mówił w tych wywiadach, tam zdecydował się pokazać to posłuszeństwo Jezusowi i dał się ochrzcić widać, w wieku dorosłym. Widać, że zmienia się klimat również dla protestantów. Dziękuję, że byliście z nami dzisiaj w programie Którędy do Nieba. Czekamy na wasze sugestie co do kolejnych tematów tego programu, a widzów z okolic Olsztyna szczególnie gorąco zachęcamy do przyjścia na wystawę Biblii. Teraz na plakacie zobaczcie szczegóły. Również jest wydarzenie na Facebooku. Na Facebooku Idź Pod Prąd i ta wystawa zaczyna się w ten piątek 17 listopada i potrwa aż do stycznia. Także gorąco was zachęcamy, żebyście odwiedzili wystawę i w tym momencie się z wami żegnamy. Pastor Paweł Chojecki. Dziękuję tobie. Dziękuję. I dziękuję bardzo, bardzo państwu. Do zobaczenia.